przenieśli nas z tego UB na Młyńską i po miesiącu, bo w sierpniu aresztowani byliśmy, po miesiącu mieliśmy rozprawę w warunkach więziennych, w celi, bez adwokata, bez jakiegoś tam, żeby dali nam akt oskarżenia albo coś, tylko się krótko zebrali i wyrok, już ja dostałem 2 lata, najmniejszy wyrok z tej całej ekipy, ten Oleszyński dostał 7 lat, Storczyk dostał 5 lat, a ten Rubaszewski dostał 10 lat. I potem jesteśmy w tym więzieniu, warunki straszne na tej Młyńskiej były, bo pluskwy to można było zmiotką zamiatać z podłogi i do kibla ze zmiotki wysypywać pluskwy, a w nocy potem pchły znowu urzędowały. Także w końcowych warunkach byliśmy tak pożarci przez te insekty, że proszek DDT amerykański dostali nam za koszulę, sypali i tym DDT nas tam ratowali od tych insektów, ale z kolei byliśmy owrzodzeni, pojawiły się takie całe owrzodzenia na skórze. Matce tam oddawałem bieliznę do prania, to była przerażona. No ale matka nas ratowała tam paczkami i tak dalej. No i z tej Młyńskiej nas wywożą do Wronek, po wyroku już. Prowadzi nas tutaj z Młyńskiej eskorta przez tutaj koło auli uniwersyteckiej, idziemy na Dworcową i kto tam idzie? O, to są Ukraińcy, to są tego. Ja nie miałem odzieży, bo ja byłem pogorzelcem, więc wziąłem najgorsze, co miałem, taki niemiecki płaszcz wojskowy. Rzeczywiście mogłem wyglądać jako jakiś tam partyzant z lasu. A prowadził eskortę oczywiście oficer Żyd na ten dworzec. No i do wagonów i do Wronki nam się wydawały jakąś oazą czystości wtedy, bo to jeszcze była tam ekipa przedwojennych tych strażników i 45 rok, to oni jeszcze nie zdążyli tego reżimu wprowadzić. Także do końca naszego pobytu tam w 47 roku, to do końca pobytu myśmy nie odczuli jakichś tam represji takich, jakie oni tam stosowali później w tym więzieniu. Bo to dopiero ten reżim taki nastąpił później tam. Owszem, były tam krzyki, bo skrzydło było tych oficerów wakowskich tam. Oni tam śpiewali nieraz głośniej i tak dalej. To tam było słychać, karali nas tam za byle co. Ja tam ostatni etap w tym więzieniu spędziłem w pojedynczej celi, bo zamykałem okno i wybiła się szyba z tego okna, no to mnie za karę do pojedynczej celi. Zimno tam było jak diabli, bo rurka taka tylko cienka i zaledwie letnia, a to był jednak, w marcu nas wypuścili. To był ten okres luty, styczeń, to było zimno w tych pojedynkach, więc ja się kładłem na tym łóżku, na deskach, a się przykrywałem tym siennikiem napchanym sumą, to wtedy było najcieplej. Strażnik tam protestował, ja mówię, no jak jest zimno, to ja nie mogę spać na tym sienniku, tylko muszę się czymś przykryć. I tym siennikiem się przykrywałem.